Witam wszystkich serdecznie na wyjeździe z Prudnika. To jest pierwszy etap mojej 6-dniowej wycieczki po Polsce. No i w dniu dzisiejszym kieruję się do Karpacza. Także pierwszy etap dość górzysty. Wiele ciekawych miejsc do zobaczenia. Wiele ciekawych dróg do przejechania. No i mam nadzieję, że przez te 6 dni, 6 filmów zarówno sobie umilę czas, ale i również Wam oglądającym. Chociaż pogodowo chyba nie najlepiej trafiłem, ale może nie będzie tak źle. Dla zachowania profesjonalizmu dodam, że dzisiaj jest 29 czerwca, środa. No i jak pewnie będziecie to oglądać, to trochę czasu minie, ale jesteśmy w okresie tego apogeum upałów. Natomiast od wczoraj też zaczęły się burze w różnych częściach kraju. No i te burze przez najbliższe dni będą się pojawiać. Tak też ma być i dzisiaj. W Karpaczu obecnie pada deszcz dość mocno, a na godziny wieczorne zapowiadana jest właśnie burza. Dlatego też dość wcześnie wyjechałem z tego Prudnika, biorąc pod uwagę, że jeszcze tutaj musiałem podjechać autem. Mamy godzinę po 7:30. No i liczę, że przed tą burzą zdążę dojechać do celu. No a ja w tym momencie przejeżdżam przez Park Krajobrazowy Góry Opawskie. No i są tutaj małe pagórki. Nie jest to jakiś wysoki masyw górski, ale jest tu bardzo klimatycznie. Bardzo dużo miejsc wypoczynkowych, jakieś kampingi. Tu jakaś rzeczka płynie. No i tak oto wygląda rynek w Głuchołazach. Dosłownie na chwilę odbiłem z trasy, żeby go sobie zobaczyć. Ale muszę przyznać, że jest tyle fajnych obiektów do nagrania w czasie jazdy, że czasami nawet nie zdążę wyciągnąć tej kamery. Także chyba za chwilę zamontuję ją sobie na klatce piersiowej. Co sporo mi po prostu ułatwi. Wziąłem uchwyt na klatce ze sobą, także chyba warto go wykorzystać. Szlak rowerowy R9. To właśnie nim poruszam się w kierunku Nysy. Tutaj akurat asfalcik jest mega w porządku, ale w paru miejscach dość mocno można byłoby się przyczepić. Natomiast nie zmienia to faktu, że Nysa jest coraz bliżej i w miarę sprawnie to takim fajnym turystycznym tempem idzie. No i gdyby nie ten remont, to byłoby pięknie, ale jest na to potencjał, no bo bardzo fajnie to tutaj wygląda. Widać, że chcą zrobić, żeby było nieco bardziej nowocześnie, ale odrobinę historii też pozostanie. Bo coś za darmo dają. No to idę zobaczyć, jak to jezioro Nyskie wygląda. No przyznam szczerze, chciałem sobie to jezioro Nyskie zobaczyć, ale nie było tam żadnego asfaltowego wjazdu, tylko jakieś szutrowe ze sporą ilością kamieni. Także odpuściłem. Odpuściłem i jadę dalej. Teraz w kierunku Paczkowa, jeśli dobrze pamiętam, a następnie Kłodzko. Do Kłodzka mam jakieś 60 km. A w Kłodzku właśnie jest ulewa. Więc
Więc no tak to jest. Zobaczymy, co z tego wyniknie na dalszej części trasy. No i tak ja to widzę. Nie wygląda ten krajobraz zbyt pozytywnie. No ale zobaczymy. Odbiłem tutaj w prawo na Otmuchów. Rzucę okiem, co w tym Otmuchowie pisze. Ale powiem wam, z minuty na minutę wygląda to coraz gorzej. Jakieś pojedyncze, malutkie kropelki na mnie spadają. No i pytanie, czy to nie jest zły znak. No i ten front ucieka w kierunku północnym i przed chwilą dosłownie tutaj przeszedł. To nie był jakiś mocny deszcz, ja nawet w nim nie jechałem, także w porządku. W tym momencie jestem w miejscowości Ścibusz. No i generalnie taktyka jest taka, że przeczekam tutaj może 10 minut, posiedzę sobie. Może 15, z tego powodu, że na DK46 jest dość spory ruch. Za chwilę auta wydrążą tą, że tak powiem, suchą ścieżkę, no i pojadę dalej. Ale powiem wam, że tak byłem przerażony tymi burzami, że patrzcie, co tutaj mam na rowerze. To jest jakiś błotnik, ja w ogóle nie wiem, gdzie go kupiłem, znaczy gdzie, no w Decathlonie. Ale po co, kiedy i dlaczego, to nie mam pojęcia. Używam go w każdym razie pierwszy raz. Kompletnie mi się to nie podoba, ale myślę, że może w zaistniałej sytuacji przynieść więcej korzyści niż wad. Także chwila przerwy i lecę dalej. No jak się możecie domyślić, jestem w Paczkowie. Miasto o tyle fajne, że z tego co kojarzę, jest chyba całe otoczone murami obronnymi. Co nieco udało mi się już zobaczyć. Duże kostki, wiadomo. Ale generalnie pozytywne odczucie, chociaż Nysa póki co najbardziej mi się podobała. A tam za górami, za lasami jest już chyba czeska granica. Ja za niedługo będę w Złotymstoku. Fajna mieścina. Jest tam kopalnia złota, w której w czasach dzieciństwa byłem na wycieczce. Tym razem się tam oczywiście nie udam, tylko po prostu przez ten Złotystok sobie przejadę. No i zaczną się małe hopki. Takie rozgrzewkowe przed tymi głównymi, które pojawią się przed Karpaczem. No i żegnamy Opolszczyznę, a witamy województwo dolnośląskie. Przy okazji powiem wam, że może nie widać, ale jest 26 stopni. Jest okrutnie duszno, że naprawdę leje się ze mnie, mimo że jakoś tam wybitnie mocno nie jadę. No teraz taki zjazd na schłodzenie idealny. Nic tylko korzystać. A po opuszczeniu Złotego Stoku 18 km do Kłodzka. Oczywiście DK46. Już jest sucho, także ta temperatura ma ten jeden plus, że po prostu w ekspresowym tempie osuszyła drogi. Ale pięknie tutaj jest. O, jakby tu
słoneczko zaświeciło, to by była bajka. Ale nie ma źle, mogło być gorzej. Wiecie, co to oznacza? Zapeszyłem. A aplikacja po raz kolejny, no, nie chcę używać słów niecenzuralnych. Także prognoza się delikatnie nie sprawdziła. Zaraz zobaczę, co tam ciekawego się jeszcze dowiem. No i cała przerwa potrwała jakieś 15 minut. 10 minut popadało, później jeszcze chwilkę tam zostałem, no i wyruszyłem. Nie jest nawierzchnia jakaś bardzo mokra, także nie widzę tutaj jakichś większych przeszkód, żeby właśnie jazdę kontynuować. Miejmy natomiast nadzieję, że już ostatni deszcz, który mnie złapał, no i żeby zdążyć przed tą burzą, która jest zapowiadana na wieczór w Karpaczu. Kłodzko za jakieś 10 km. No i mamy Kłodzko! Pięknie tak się zjeżdża! No i 95 kilometr. Kłodzko. Który to już raz tutaj jestem? Na rowerze co prawda pierwszy, natomiast bardzo często już miałem okazję tutaj przejeżdżać, zatrzymać się. Bardzo fajne miasto, ciężkie do zwiedzania rowerem po tej kostce, więc nie jest to dla mnie zbyt przyjemne. Natomiast sama chęć przejścia się tutaj, podejścia pod twierdzę wygrała, więc idę. No i jest twierdza Kłodzka. Ona ma naprawdę imponujące rozmiary, także jak ktoś ma drona albo nie wiem, chce mu się zobaczyć zdjęcia w internecie, no to z lotu ptaka wygląda to naprawdę imponująco. Trzeba by było kiedyś tutaj się znowu przejechać, ale tak bardziej na spokojnie i sobie to miasto tak dokładniej pozwiedzać. Naprawdę fajne miejsce, polecam. Ewakuuję się właśnie z Kłodzka. Wbiłem właśnie na drogę krajową numer 8, na której spędzę jakieś 10 km. No i odbiję w prawo, żeby dojechać do Wambierzyc. Tam jest fajne sanktuarium, które moim zdaniem fajnie się prezentuje. Też tam już kiedyś byłem, ale nie pamiętam, bo tak dawno to było, więc idę rzucić okiem ponownie. No nie będę owijał w bawełnę. Nie polecam. DK8. Bardzo nieprzyjemne są te kilometry. Spory ruch. Dużo tirów. Mało miejsca. Więc chowam kamerę, bo to jest wyjątek teraz, że mam okazję coś nagrać. Za 2 kilometry z tej drogi na szczęście będę zjeżdżał i po krzyku. Droga wojewódzka 388. Do Wambierzyc 9 km. No i tu powinno być już nieco spokojniej. No i nie mówcie, że to nie wygląda kozacko. Sanktuarium w Wambierzycach. Wycieczki są, standardzik. A ja się tu na chwileczkę zatrzymam. Jak już powiedziałem, bardzo mi się tutaj podoba.
W euforii nawet zacząłem się zastanawiać, czy nie kupić sobie loda w knajpie, ale zrezygnowałem. No i pora zobaczyć coś nowego. Kieruję się teraz do Karpacza, chociaż zostało jeszcze chyba jakieś 100 km. Ale warto zaznaczyć, że nigdy tam nie byłem, więc tym bardziej liczyłem na fajną pogodę, żeby można było doświadczyć karkonoszy w takim, że tak powiem, wysokim stopniu. No ale najważniejsze, żeby zdążyć przed tą burzą, która jest zapowiadana. Także trzeba jechać przed siebie. No to chyba jestem na szczycie. Oj, ciężki to był podjazd w takich warunkach pogodowych. No nie było łatwo. Jestem dosłownie cały oblany potem. No widoki są jakie są. Są naprawdę fajne, tylko że widoczność jest słaba, także to jest minus na pewno, jaki zauważyłem. No cóż, trzeba jechać dalej. Nawierzchnia tu jest naprawdę fajna. Mam nadzieję, że się nie zawiodę z tego powodu, że na Google Maps wyglądało w pewnym miejscu, że tego asfaltu nie ma. Ale na Komocie znowu jest to droga przez użytkowników rekomendowana dla roweru szosowego. Więc ufam użytkownikom Komota i no i jadę teraz do miejscowości chyba Nowa Ruda, jak dobrze pamiętam, albo coś z Rudą w każdym razie. Nie no, wygląda tutaj. Piękny widoczek. Chociaż no, GoPro tego nie odda. Nie odda tego obszaru, jaki on jest duży. Niedawno wjechałem na DW381 w kierunku Wałbrzycha. No takie pojedyncze kropelki deszczu spadają ponownie. Że tak powiem, tego w planach nie było. Więc zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Do końca trasy zostało mi jakieś 80 km, może nawet trochę mniej. Ale jeszcze takie przynajmniej 3-4 porządne podjazdy. No to zwiedzam kolejny przystanek, tym razem na 140 km. Siedziałem tu pół godziny i przez te pół godziny no padał deszcz. Nie była to, że jakaś ulewa, ale padał. Tak to właśnie wygląda. No ale jako, że przestało padać, ja też ubrałem stosowne akcesoria. I tak przemokną, ale zawsze coś tam uratują. Także za chwilę wbijam na trasę. No i lecę do Karpacza. Jeszcze 70 km. O, miejscowość Głuszyca. Bardzo przyjemny zjazd do centrum. Nie jakiś bardzo stromy, ale mega przyjemnie korzystało się z dobrodziejstw. A ja kontynuuję jazdę, asfalt bardzo powoli wysycha, ale jednak. Bardzo brzydka ta chmura nade mną. Natomiast ona idzie w przeciwnym kierunku, na szczęście. No takie 5 do 0, ale między drzewami tutaj sobie jadę, więc nic tu na mnie nie kapie, ale
Być może za chwilę będę musiał zrobić kolejny postój, albo w ogóle pojadę i do widzenia. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Boguszów Gorce, centrum. To, co przed chwilą było, to chyba był jakiś ryneczek. Zobaczcie, nawet troszkę słońce wyszło tutaj. Nie mam nic przeciwko. Kierunek Jelenia Góra. A tak oto wygląda droga wojewódzka w kierunku Kamiennej Góry, do której zmierzam. Wcześniej ten asfalt był taki średniawy, ale teraz asfalt żyleta. Siemanko, Kamienna Góra. Wbijam na chwilę na centrum, rzucić okiem na rynek. No i można powiedzieć, że już końcówka trasy. Mniej niż 30 km do celu. Przejadę jeszcze przez Kowary. No i będzie Karpacz. Ależ tu jest cisza. Nikt tą drogą wojewódzką nie jedzie w kierunku Kowar czy też Karpacza. Pięknie mnie komod zrobił w coś. Muszę wrócić parę kilometrów. Bo tędy na 100% nie przejadę. No za dużo to tam nie widać. A mi zostały 4 km do Karpacza, czyli jeszcze jedna hopa, taka mocniejsza. Ale no damy radę, miejmy nadzieję, że już żaden deszcz mnie nie złapie i szczęśliwie do tego Karpacza dojadę. Już końcówka trasy, także jest naprawdę motywacja, żeby to ukończyć. No naprawdę nie wierzę, 3 km do końca trasy i zaczęło padać. No mam ewidentnie pecha. I teraz co robić? Jechać czy czekać? Chyba jadę. Co tu innego wymyślić? I jest centrum. Na szczęście popadało tak, jakby nie chciało. Okej. Idę coś zjeść, obkupić się, jeżeli chodzi o spożywkę. No i na nocleg. O, Biedronka w centrum Karpacza. Fajnie. Dzięki za dzisiaj. Jutro coś jeszcze z tego Karpacza nagram. Może rano będzie fajniejsza pogoda. Dzięki bardzo i do zobaczenia.